mikrofonem po Trójwsi. Dobry wieczór, Masia Michaj przy mikrofonie. Witam serdecznie słuchaczy Radia Istebna. Proszę Państwa, dziś spotkanie, że się tak wyrażę, po Bożemu. Dlaczego? Zaraz odpowiem. W parafiach naszego dekanatu działają rozmaite grupy, stowarzyszenia, na przykład Róże Różańcowe, Ruch Światło Życie, Apostolstwo Dobrej Śmierci czy Zakon Franciszkanów Świeckich. Z moimi dzisiejszymi gośćmi rozmawiać będziemy o stowarzyszeniu działającym przy klasztorze Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny za kościołem, stowarzyszeniu o nazwie Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, której przewodniczącym jest obecny tutaj Edward Suszka. No, witam serdecznie wszystkich mieszkańców w Trójwsi, jak również i gości. I siostra Alma, sprawująca opiekę duchową nad wspólnotą. Witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. W słowie wstępnym statutu stowarzyszenia czytamy. Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita Consecrata zauważa, że dość liczne instytuty zapraszają wiernych świeckich do głębszego uczestnictwa w duchowości i misji danego instytutu. W ten sposób mogą oni mieć udział w ich charyzmacie. I dalej, jeszcze jeden cytat. Papież zauważa również, że współpraca osób świeckich z instytutami nadaje Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej wiosny ducha. Rozumiem, że sugestia nieżyjącego już naszego papieża Jana Pawła II do zaangażowania się osób świeckich w działalność, jak on to nazwał, instytutu, była zachętą do stworzenia waszego stowarzyszenia przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. No tak, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Śląskich, idąc za myślą Ojca Świętego, powołało do istnienia Rodzinę Błogosławionego Edmunda. Pełna nazwa to Stowarzyszenie Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Genezę powstania tej rodziny wiążemy z rokiem 1995, kiedy to zgromadzenie przygotowywało się do 19 kapituły generalnej, która zastanawiała się, jak w współczesnym świecie rozwiązać sprawę apostolstwa i włączyć do dzieła swojego zgromadzenia świeckich. Było to przed beatyfikacją Edmunda Bojanowskiego, więc wtedy taki pomysł wpadł, no i został zrealizowany. Rodzina Błogosławionego Edmunda sugeruje się życiem Błogosławionego Edmunda, człowieka świeckiego, no i ten charyzmat, który zaszczepił Edmund Bojanowski, chce realizować przez swoją działalność. Edmund Bojanowski, choć był osobą świecką, założył wasze zgromadzenie. Proszę przybliżyć sylwetkę tego błogosławionego. Dość ciekawy życiorys Edmunda Bojanowskiego, bo jako osoba świecka, my jako rodzina błogosławionego Edmunda Bojanowskiego wpatrujemy się w naszego jakby patrona, a urodził się 14 listopada 1814 roku w Rabunoku koło Gostynia u stóp świętogórskiej Róży Duchowej. Otrzymał w domu wychowanie katolickie. W domu rodzinnym pielęgnowano polskie tradycje patriotyczne. Doświadczył w wieku lat 4 łaski uzdrowienia dzięki modlitwie w sanktuarium w Gostyniu. Początkowo pobierał prywatne nauki w lekcji w domu. Od 1832 roku rozpoczął studia na Wydziale Nauk Fizjologicznych we Wrocławiu. Był wolnym słuchaczem, uzupełniając równocześnie średnie wykształcenie. Formalnie studentem został w 1835 roku. W 1836 do 1838 kontynuował studia na Uniwersytecie w Berlinie, korzystając także z wykładów z muzyki, z psychologii, z poezji, z logiki, także jakby szereg miał wszechstronne zainteresowania. Największą jego pasją była literatura.
pisał artykuły o zabytkach. Poważna choroba umożliwiła mu skończenie studiów, które podjął się na Uniwersytecie we Wrocławiu w Berlinie, przez co również uniemożliwiły mu marzenie o kapłaństwie. 3 maja 1850 roku w Podrzeczu założył Zgromadzenie Sióstr Urzędniczek Najświętszej Marii Panny, ochronkę dla dzieci. Również założył Dom Miłosierdzia dla sióstr, apteki dla biednych, wypożyczalnię książek oraz czytelnię. Uczył praktyk pobożnościowych, modlitwa, rachunek sumienia, czytania duchowe, medytacja. W 1855 napisał regułę zgromadzenia, natomiast w 1866 sprowadza siostry służebniczki na Śląsk. W 1969 roku wstępuje do seminarium duchownego w Gnieźnie, lecz ze względu również na chorobę powiązaną z gruźlicą opuszcza je. Umiera 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchowej. Zgromadzenie w tym wielkim księstwie poznańskim wtedy już miały 22 domy i liczyło 98 sióstr. Czyli taka byłaby historia założyciela. W statucie waszego stowarzyszenia jest taki zapis, że stowarzyszenie zostało powołane przez zakon sióstr służebniczek Najświętszej Marii Panny Śląskich. Siostro, czy to oznacza, że zasięg waszego działania jest ograniczony, czy jednak te rodziny rozsiane są, rodziny błogosławionego Edmunda, tak? Tak mówię to w skrócie, rozsiane są jednak po całej Polsce? No, tak się to rozszerza powoli. Najpierw było na Śląsku, Górnym Śląsku, opolska część także miała rodziny Edmunda Bojanowskiego, no ale teraz już się rozrasta na Warszawę, rozrasta się na Kraków, w tą stronę Polski. No i dołącza się także do nas następna gałęź siostry starowiejskie. Już też mają kilka wspólnot. Takie znaczy, to jest zupełnie odrębny zakon? Przepraszam, że tak powiem. Nie, to też są siostry służebniczki, ale starowiejskie. W czasie zaborów zgromadzenie się podzieliło na 4 gałęzie. No to ja nie znam. Wielkopolskie, dębickie, śląskie i starowiejskie. No i właśnie teraz do tej samej działalności tworzenia rodzin Edmunda Bojanowskiego dołączyła się starowieś. No już takie prężne, działające wspólnoty są w Łodzi i wokół. Już w Lublinie powstała też dosyć liczna wspólnota. Także no, czyli można się spotkać w każdym zakątku Polski, tak? Wasza rodzina. Tak, już można. No to jest to bardzo miłe słyszeć. Gdybyście tak mogli przedstawić takie główne cele i zadania stowarzyszenia. Rodzina błogosławionego Edmunda Bojanowskiego stawia sobie dwa jakby główne zadania. Po pierwsze, stałe pogłębienie życia chrześcijańskiego poprzez zachowywanie przykazań Boży i zasad moralnych oraz wzrastać w doskonałości ewangelicznej i jakby to drugie, dobrowolny i czynny udział w apostolstwie charytatywnym, dzieł zgromadzenia, gdziekolwiek byłyby prowadzone i świadomie uczestniczyć w misji Kościoła. Także byłyby te dwa jakby zasadnicze pytania, które realizujemy na co dzień. A proszę mi powiedzieć, ile członków liczy wasza grupa? Bo z tego, co przeczytałam, to w ogóle dzielicie się na tak zwanych członków rzeczywistych, tworzących stowarzyszenie i członków wspomagających. Co to oznacza w ogóle? To znaczy, może tak to powiemy po naszemu, no. bo wspomagający to inaczej my nazywamy sympatycy rodziny błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ale nie mający legitymacji członka, nie mający, tak, jeszcze nie przyjęci do rodziny. Po prostu ludzie, którzy także chcą z nami współpracować, czynić dobro wokół siebie, no ale zainteresowani są oczywiście osobą założyciela Edmunda Bojanowskiego, ale jeszcze nie należą do tej, ściśle mówiąc, wspólnoty. Ci, co już należą do tej wspólnoty, to są tak zwani członkowie rzeczywiści. No i takich mamy 16. W tym roku 5 osób
szykuje się 13 czerwca znowu do przyjęcia. Dlaczego 13 czerwca? To jest data właśnie beatyfikacji Edmunda Bojanowskiego i w tym dniu zawsze w domu prowincjalnym w Panownikach. Czyli to odbywa się na takim wyższym szczeblu. Uroczyste przyjęcie do tej rodziny Edmunda Bojanowskiego. No w czasie Eucharystii, która jest sprawowana za nich, nie? No i pod koniec właśnie oni składają akt oddania się Matce Bożej, no i to jest właśnie to, ten moment przyjęcia do tej rodziny Edmunda. Otrzymują statut, otrzymują legitymację członka, otrzymują katechizm religii katolickiej, żeby po prostu formować się według zasad Kościoła katolickiego. To bardzo podniosła uroczystość. Bardzo. Jesteśmy, bo jak tak wejdę w słowo siostrze, prawda, myśmy jako rodzina Edmundowa z Cisternej 13 czerwca 2011 roku w Panewnika, prawda, była to najliczniejsza grupa, 12 osób, pod przewodnictwem między innymi naszego proboszcza Tadeusza, który sprawował uroczystość, przyjęliśmy i od tego jakby datuje się formalnie początek nasze, choć była 2011 myśmy przyjęli, natomiast pierwsze spotkanie było 2010 roku. Macie taką mały taki już jubileusz będzie, tak? Pięć lat, tak? Mało. Każde stowarzyszenie, każda formacja, każda grupa religijna ma jakiegoś swojego patrona. No, jak sama nazwa wskazuje, waszym patronem jest sam Edmund Bojanowski. Główną patronką jako rodziny błogosławionego Edmunda, nasz patron, jak również najważniejsza osoba, jakby Najświętsza Maria Panna, która podczas zwiastowania nazywała się Służebnica Pańska, wyrażając w ten sposób wolę współpracy z Bogiem w jego działanie zbawienne świata. Stąd głównym patronem świętej rodziny jest uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny 25 marca. Również patronami jest nasz święty Józef Oblubieniec, święta Tereska od Dzieciątka Jezus oraz błogosławiony Edmund, którego obchodzimy 7 sierpnia uroczystość. Jeszcze zapomniałam do tego poprzedniego pytania dodać, jakie trzeba spełnić kryteria, żeby zostać tym rzeczywistym członkiem stowarzyszenia? Mogą to być też osoby niepełnoletnie? Nie. Warunek 18 lat. Aha, czyli osoba pełnoletnia. No ale takim warunkiem prostym, taki jaki jest stosowany w każdym stowarzyszeniu, czy w każdej jakiejś grupie ludzi świeckich, to wiara wyrażająca się w zachowaniu, w praktykach religijnych, w życiu sakramentalnym, odpowiednie przygotowanie do zadań członka rodziny błogosławionego Edmunda, zapoznanie się z jego życiem, apostolstwem oraz pracą sióstr służebniczych. Często się spotykacie? No, spotykamy się raz w miesiącu także. No ale jaki charakter mają te wasze spotkania? Raczej formacyjny. Formacyjno, taki religijno. Jest modlitwa, i zawsze zapoznawanie się z charyzmatem Edmunda Bojanowskiego. Katechezy dotyczą szczególnie jakby jego charyzmatów. No i tak powoli każdym razem jakiś inny temat jest. No i tak powoli ludzie poznawają Edmunda Bojanowskiego, czytają o nim książki też. To też jeszcze uzupełnia wiedzę. No a teraz w roku życia konsekrowanego zapoznajemy się z różnymi rodzajami życia konsekrowanego. I z tymi pierwszymi pustelniczymi zakonami, no i z takimi klauzurowymi, czynnymi, bezhabitowymi, no będziemy mieć monastycznymi też. W maju będziemy mieć od naszych siostrzyczka, prawda, też taki temat dość ciekawy, także myślę, że i siostra nam będzie jakby też jeszcze jakieś szczegóły dodatkowe
Ale kto prowadzi te zajęcia, czy te wykłady, że tak powiem? To znaczy się ja. Siostra, tak? Siostra prowadzi. Już nie przyjeżdża jeszcze ktoś ze mną, żeby. A to by tak było w każdej rodzinie jednakowo, żeby wszystkie te rodziny rozsiane po całej Polsce miały tą samą tematykę, to z prowincji ta główna asystentka wyznacza tematy, także to jest wspaniałe, że wszyscy wszędzie mają te same tematy, poznawają te same cechy, charyzmaty, cnoty. Tak. Także to jest takie jednakowe. No i w tej formacji wszyscy idziemy w tym samym kierunku. To nie jest radosna twórczość, nic nie ma przypadkowego. Nie. Wszystko tak. Dzieje się tak. Zgodnie z jakimś harmonogramem tak. Wcześniej ustalonym i tak. Przyjętym. Kto jest głównym odpowiedzialnym za rodzinę błogosławionego Edmunda? Mam na myśli wszystkie te grupy, wszystkie te rodziny rozsiane po naszej kochanej Polsce. No, matka generalna jakby sprawuje jakby... Matka generalna zgromadzenia. Służebniczych zgromadzenia i mamy... Albo też ma delegatkę. Obecnie jest delegatka. Tą delegatką jest była matka generalna. Która była w Istebnej, także też zapewne nasi słuchacze będą wiedzieć, to znaczy będą mieć może w pamięci siostrzyczki. Siostrę Biedroń, matkę generalną, była nie wiem, 10 lat, czy nawet wcześniej jeszcze tak. Na Fisternie. Ale tutaj była tutaj jako przełożona? Nie, jako przełożona, ale przygotowywała siostry do ślubów, tak zwane probacje tu prowadziła, albo też probacje przed jubileuszem, które trwają 3 tygodnie, czy 2 tygodnie. Zależy. I to miało miejsce w naszym klasztorze tak, tutaj, tak, w Sternej, za kościołem. No i mamy asystentkę, prawda, asystentkę. Z ramienia domu prowincjalnego, to jest siostra Stella Kuś. Teraz ma swoją pomocnicę, siostrę Adelę Kopoczek. No ale widać, że pracy nie brakuje, no, więc brakuje, także. Potrzeba jeszcze więcej ludzi do tego. Przeglądając udostępnione przez Ciebie, Edku, dane z Waszej działalności, widać ogromną szczegółowość tych rocznych sprawozdań, drobiazgowość w opisach poszczególnych działań Waszego stowarzyszenia. To jest obowiązkowe, czy to jest Twoje hobby? Nie, hobby nie obowiązkowe. Robimy to na zasadzie nawet jak się spotykamy, że po pierwsze, że przesyłamy do naszej, prawda... No właśnie mówię o tych sprawozdaniach. To przesyłamy na zasadzie, że coś, prawda, ta rodzina też jakby w parafii robi, prawda. Druga rzecz, nawet przy takich spotkaniach opłatkowych dzielimy się to, co w ciągu danego roku, prawda, się robiła, a faktycznie robi się kawał dobrej roboty, kawał takiej roboty, która potrzebna jest i ja myślę, że z czasem ta rodzina błogosławionego Edmunda będzie jakby odznaczała się w parafii jakimś takim... No już no, dopiero zaczynacie, można powiedzieć, choć 4 czy no, 4 lata takiej oficjalnej już, tak, działalności. To też jest już jak kawał czasu, no, ale będzie wiele razy się pokrywa, na przykład z zespołem charytatywnym, nie? Że robicie coś wspólnie, tak? Czy oprawa Dnia Chorego robiliśmy charytatywne, prawda? Czy na święta robiliśmy paczki nie tylko dla dzieci, bo i dla rodzin, które były wielodzietne. Chcemy teraz po Niedzieli Miłosierdzia też taką zbiórkę, zaś odwiedzimy takie osoby, które samotne będziemy chcieć jakby się podzielić. Zazwyczaj i robimy paczki, czy coś, dajemy o naszym patronie jakiś folder, wizytówkę błogosławionego Edmunda. Także jest to dla niektórych nawet takie zdziwienie, że jest taka rodzina. No, a ludzie przez to też poznają błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, tak. Bo no cóż tu ukrywać, niektórzy nie wiedzą w ogóle, że taki błogosławiony Polak, nie, człowiek świecki jest. Mamy jego obraz w kościele czasu i chwała Panu Bogu. Mamy obraz w kościele i widzimy, że siostrzyczki też na tyle się fajnie opiekuje, prawda, tym naszym patronem, bo zawsze są świeże kwiatki.
To tak. No oczywiście. W nawiasie, prawda? Czyli jest to ich założyciel. Jest do tego nawet zobligowane. Ja, jak będąc szlakami Edmunda Bojanowskiego, byłem na ziemi poznańskiej, prawda? Byłem w Gostyniu, prawda? Tam, gdzie to oko opatrzności Bożej, także jestem pod wrażeniem błogosławionego Edmunda. Jak z czasem, prawda, jeśli ktoś z Państwa będzie w okolicy Gostynia, zapraszam do odwiedzenia. Jest bazylika i niedaleko, bo 3 km, dom rodzinny Edmunda Bojanowskiego. Co prawda, tam siedziałem w kuchni na tym krześle, gdzie Edmund, prawda. Dostąpiłeś tego zaszczytu. Dostąpiło, dla mnie to było jakby. Dla mnie to było budujące i dzisiaj z perspektywy jaki czasu. Jaki zaszczyt. Zaszczyt. Z perspektywy, czytając dzienniki, czytając cokolwiek o Edmundzie, wszystkie jego ścieżki jakby sobie widzę przed oczami, że jednak niesamowita postać i myślę, że z czasem i święty, prawda? No co daj Boże. No cuda są. Nawet tu w Isternej ludzie modlili się. No i są cuda, także mamy nadzieję, że kiedyś z tych wielu cudów Komisji Lekarskiej i Watykańska zatwierdzi, no i to będzie powód do tego, że będzie kanonizacja. A jeszcze jedno, prawda, jesteśmy jakby też pod wrażeniem, w zeszłym roku mamy już w Świątyni Opatrzności Bożej, prawda, i Edmunda Bojanowskiego w części centralnej postać, także relikwie, są. Relikwie i obraz, i to znaczy to już jest... No właśnie, do tego jeszcze dojdziemy, to zostaw na razie tak. Wypowiedź, bo to będzie jeszcze jedno z ostatnich pytań. Tak. No i jesteście też zobowiązani do udziału w rozmaitych rekolekcjach, zjazdach, konferencjach, odczytach. I one, te wszystkie rekolekcje, zjazdy, jak sądzę, są okazją do zapoznania się z tymi kierunkami rozwoju Waszego stowarzyszenia, ale też pewnie podjęcia szerszej współpracy pomiędzy członkami poszczególnych rodzin, bo spotykacie się, prawda, przyjeżdża ktoś z innej części Polski, z innego kierunku. No i często są takie jesteśmy spotkania. Jesteśmy teraz na przykład w tym roku i dość ciekawie, bo mamy w maju, prawda, jako wspólnota Iszternej, prawda, z innymi wspólnotami, wspólnota z Bełku oraz wspólnota z Pawłowic. Wybieramy się tam, gdzie nasz Edmund do Poręby koło. Tam, gdzie przybyły pierwsze służebniczki na Śląsku. Czyli mamy jakby też... Trzy siostry pierwsze przyszły tu i od tego właśnie miejsca zaczęły się potem tworzyć inne placówki. No jedziemy, także to jest jedno jakby takie, które, prawda, te wspólnoty, prawda, bo inne wspólnoty też nas odwiedzają, czyli też... powrót do źródeł, tak? Tak, no tak. A tak akurat się dzieje, że na następny rok będzie to już 150. rocznica przybycia sióstr na Śląsk. Kiedy? Jeszcze raz? Na następny rok. W 1866, nie? Tak, jak 1866. Także, że to jest takie miejsce bardzo cenne dla nas służebniczek. No i w ogóle dlatego, że tam Edmund Bojanowski był 3 razy. No i tak jak mówią ci, co jeszcze pamiętają takie bardzo, bardzo szczegółowe historie, to tam Edmund Bojanowski wmurował sam nawet cegłę pod budowę tego nowego klasztoru dla sióstr. Praca w stowarzyszeniu to no nie tylko modlitwa, służba drugiemu człowiekowi, choć przede wszystkim, ale także spotkania na gruncie towarzyskim, jakieś pielgrzymki, bo wiem, że też uczestniczyliście, organizowaliście, czy braliście udział w organizowanych przez inne grupy. Czyli ciągle się coś dzieje. Coś się dzieje. Tak? Byliśmy ostatnio, teraz 22 w Częstochowie, na nocnym czuwaniu. Jesteśmy co roku na zwiastowanie. Jest to jest nasze patronalne święto. I przed tym dniem właśnie zawsze jest czuwanie w Częstochowie na Jasnej Górze. Ci, co nasi radiosłuchacze, oglądają telewizję Twam, zapewne nas widzieli. My się oznaczamy w sposób taki widoczny, mamy chusty. No szczególnie przewodniczący. No, ale z racji tego, że chyba niewiele na dworze. No, takim naszym logo jest Oko Opatrzności Bożej,
z okiem opatrzności Bożej w środku, wśród tych promieni, no i napis rodzina błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. A jeszcze dodaje się często wokół tego oka opatrzności Bożej taki napis, taka nasza myśl przewodnia. Wszystko, co czynimy, czynimy dla Boga. I teraz właśnie to pytanie, o którym ty próbowałeś mnie wyprzedzić. No nie, bo 24 maja 2012 roku przeżywaliście bardzo ważną uroczystość podjęcia właśnie tych relikwii i obrazu błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Okazją do tego było to dziesięciolecie założenia waszej formacji. No było to pewnie przeogromnie ważne przeżycie duchowe przede wszystkim. Tym bardziej, że później i obraz, i relikwie odwiedziły także wasze domy. No tak. Oczywiście. Członków, tak? Tak. Członków odwiedziło, w sumie odwiedziło 16 domów naszych rodziców. Tyle liczyło członków. Tyle liczyło, na przykład odwiedzając mój dom, tak wpisałem, bo wpisywaliśmy się każdy jakby w księgę i wpisywałem błogosławiony Edmundzie, serdecznie dobry człowieku, dziękujemy Ci, że mogliśmy Cię spotkać na wspólnej modlitwie i czuwaniu nocnym, by chwalić Boga i Jego Matkę, błogosławionego Edmunda, stawia się za przyczyną u Ojca naszego w niebie. Także taki myśmy się wpisali i myślę, że wiele, wiele intencji, które zanosimy przed Tron Boży za pośrednictwem naszego patrona i w jakiś sposób myślę, że szybciej dociera. Tak bym to ujął w jednym zdaniu. I to fakt, w sumie myśmy 4 dni gościli ten obraz. Mieliśmy i relikwie, mieliśmy i różaniec. Natomiast 16 czerwca pielgrzymowaliśmy już później na Górę Świętej Anny w rocznicę istnienia Stowarzyszenia Rodziny Błogosławionego Edmunda. To była 10. rocznica. 10. rocznica. Myśmy podczas mszy świętej 10 świec zapalonych do ołtarza nieśli. Czyli to był też jakby taki podniosły moment dla naszej rodziny, dla nas. I w sumie ponad 400 osób uczestniczyło w tym nabożeństwie. Także jest, pewne rzeczy zostają na trwałe w pamięci. I myślę, że i takich chwil będzie zapewne dużo więcej. Dużo więcej. Tak. Błogosławiony Edmund Bojanowski powiedział: nie szukaj zapłaty na ziemi, nie pracuj dla siebie, ale dla Boga i dla bliźnich. Te słowa wy jako członkowie stowarzyszenia przekuwacie w czyny, do czego i my, pozostający poza rodziną błogosławionego Edmunda, jesteśmy zobowiązani. Dziękuję serdecznie Wam za rozmowę. Przypomnę, że moimi gośćmi byli siostra Alma. Dziękuję bardzo. I Edek Suszka. No dziękuję wszystkim naszym słuchaczom, jak również zapraszam wszystkich, którzy poznali trochę charyzmat, naszą rodzinę, czy naszą wspólnotę, na comiesięczne spotkanie, które zawsze jest u sióstr służebniczek, w kaplicy sióstr za kościołem. Trzeci czwartek miesiąca, także jesteśmy jakby rodziną taką otwarci na nowe twarze, prawda? Nowi sympatycy i myślę, że warto być w tej rodzinie błogosławionego Edmunda, jego Maksyma, serdeczny, dobry człowiek. My jesteśmy też tak rodziną otwartą na każdego, także serdecznie zapraszam. Dziękujemy, dobranoc Państwu, do następnego tygodnia. Choć minęło tyle lat, bo w 19 żył wieku, to wciąż wzoru szuka świat, serdecznie dobrym człowieku. W każdej biedzie on miał serce służyć gotowe, wszystkim pomagać chciał, powtarzając te słowa. To co robimy, robimy dla Boga, przeszkód się nie boimy, nie straszna nam droga, czuwa nad nami oko.
Ojciec Mundzie, to Ty ojcem dla nich się stanie. To co robimy, robimy dla Boga, że szkód się nie boimy, nie straszna nam droga. Czuwa nad nami oko opatrzności, trud mamy za nic wobec takiej miłości. To co robimy, robimy dla Boga, że szkód się nie boimy, nie straszna nam droga. Czuwa nad nami oko opatrzności, trud mamy za nic wobec takiej miłości. Drzewo rośnie i już ma tak rozłożystą koronę, że ogarnia cały świat, gałęzie ma niezliczone. Afrykański to żar, czy Syberii to zimy, niosą owoców dar z myślą to, co robimy. To, co robimy, robimy dla Boga, przeszkód się nie boimy, nie straszna nam droga. Czuwa nad nami oko opatrzności, trud mamy za nic wobec takiej miłości. To co robimy, robimy dla Boga, przeszkód się nie boimy, nie straszna nam droga. Czuwa nad nami oko opatrzności, trud mamy za nic wobec takiej miłości. W każdej biedzie naszych dni, na ziemi łzami zalanej, zawsze dopomoże mi ten czciciel niepokalanej. Spieszy się w niebie tam Edmund nasz Bojanowski, porę przypomnieć nam, gdy przygniotą nas troski. To co robimy, robimy dla Boga, przeszkód się nie boimy, nie straszna nam droga. Czuwa nad nami oko opatrzności, trud mamy za nic wobec takiej miłości. To co robimy, robimy dla Boga, przeszkód się nie boimy, nie straszna nam droga. Czuwa nad nami oko opatrzności,